Wydawać się to może zaskakujące, ale obydwa zabrzańskie dworce, centra przesiadkowe przy ulicach Gettego w Śródmieściu i Ofiar Katynia w Rokitnicy, zostały odebrane i uzyskały pozwolenia na użytkowanie. Do hucznego otwarcia i faktycznego użytkowania wartych grubo ponad 100 milionów złotych inwestycji i jeszcze poczekamy. Trwa bowiem usuwanie usterek. ZTM pracuje nad wdrożeniem zaplanowanych zmian w komunikacji, a dodatkowo poszukiwane jest rozwiązanie dotyczące zbyt małej liczby miejsc postojowych dla autobusów, które w Śródmieściu będą kończyły bieg. Co ciekawe, mimo że obie inwestycje powstały z wielomiesięcznym opóźnieniem, w przypadku dworca w centrum to grubo ponad pół roku, miasto nie będzie wysuwać żadnych roszczeń. Szczegóły na www.wzabrzu.info.